rozdział 41, idylla w południowych Indiach. Dick, jesteś pierwszym człowiekiem z zachodu, który wszedł do tej świątyni. Wielu na próżno próbowało to uczynić. Słysząc moje słowa, pan Wright był zaskoczony, a potem zadowolony. Właśnie wyszliśmy z pięknej świątyni Chamundi na wzgórzach wznoszących się nad Mysurem w południowych Indiach. Złożyliśmy w niej pokłon przed złotymi i srebrnymi ołtarzami bogini Chamundi, opiekuńczego bóstwa rodziny panującego Maharadży. Na pamiątkę tego niezwykłego zaszczytu, rzekł pan Wright, ostrożnie chowając kilka uświęconych płatków róży, na zawsze schowam ten kwiat skropiony przez kapłana wodą różaną. Ja i mój towarzysz spędzaliśmy listopad 1935 roku jako goście stanu Mysur. Maharadża H.H. Sri Krishnaraja Wadiyar IV jest wzorowym księciem, którego cechuje oddanie narodowi. Choć sam jest pobożnym Hindusem, na swego dewana, premiera, wyznaczył Mahometanina, kompetentnego Mirzę Ismaila. 7 milionów mieszkańców Mysuru ma swoją reprezentację zarówno w Izbie Ustawodawczej, jak i sądowej. Spadkobierca Maharadży, Yuvaraja H.H. Sri Krishna Narasingaraj Wadiyar, zaprosił mnie i mojego sekretarza, abyśmy odwiedzili jego oświecone i postępowe królestwo. W ciągu 2 tygodni przemawiałem do tysięcy obywateli i studentów Mysuru w ratuszu miejskim, w koledżu Maharadży, w Akademii Medycznej i podczas 3 masowych zgromadzeń w Bangalore, w Narodowej Szkole Średniej, w koledżu i w ratuszu Chety, w którym zebrało się 3000 osób. Czy słuchacze zdołali ujrzeć korzystny obraz Ameryki, jaki przed nimi malowałem, tego nie wiem. Jednak z największym aplauzem zawsze przyjmowano słowa o obopólnych korzyściach, jakie mogą płynąć z wymiany najlepszych cech wschodu i zachodu. Odpoczywaliśmy potem z panem Wrightem w spokoju tropikalnego dnia. Jego dziennik podróży podaje następujący opis jego wrażeń z Mysuru. Olśniewające zielone pola ryżowe, urozmaicone skrawkami trzciny cukrowej, tulą się do opiekuńczych stóp skalistych wzgórz, które w szmaragdowej panoramie wyglądają jak narośle czarnego kamienia. Gra barw potęguje się, gdy słońce dramatycznie znika nagle, szukając odpoczynku za surowymi wzgórzami. Wielokrotnie przeżywałem chwilę zachwytu, wpatrując się niemal nieprzytomnie w wciąż zmieniające się płótno rozciągnięte na firmamencie przez Boga, gdyż tylko Jego dotyk potrafi stworzyć barwy dygające świeżością życia. Ta rzeźkość kolorów ginie, gdy człowiek próbuje je naśladować za pomocą zwykłych pigmentów, ponieważ Pan używa prostszego i bardziej skutecznego medium. Farb, które nie są ani farbami, ani pigmentami, lecz zwykłymi promieniami światła. Bóg kładzie plamę w jednym miejscu, a nabiera ona czerwonej barwy. Wykonuje następny ruch pędzlem, a stopniowo staje się ona pomarańczowa i złota. Następnie przeszywa chmury promieniem purpury, który zostawia loki lub frędzle czerwieni i dalej zabawia się on w dzień i w nocy, zawsze zmienny, zawsze nowy, zawsze świeży. Żadne wzory i kolory się nie powtarzają. Przejście dnia w noc w Indiach jest bez porównania piękniejsze niż gdziekolwiek indziej. Niebo często wygląda tak, jak gdyby Bóg wziął wszystkie kolory ze swej palety i jednym potężnym ruchem rozrzucił je na niebie. Muszę tu opowiedzieć o wspaniałości zwiedzanej przez nas o zmierzchu olbrzymiej zapory Krishnaraja Sagar, zbudowanej 12 mil od Mysuru. Razem z Yogananda Jim wsiadłem do małego autobusu i z młodym chłopcem w roli kierowcy wyruszyliśmy równą,
lecz błotnistą drogą, podczas gdy słońce barwy przejrzałego pomidora zachodziło nad horyzontem. Nasza droga prowadziła między wszechobecnymi, prostokątnymi polami, wzdłuż szeregu cienistych drzew banianu, pomiędzy strzelistymi palmami kokosowymi, z roślinnością gęstą, niemal jak w dżungli. Wreszcie zbliżyliśmy się do grzbietu wzgórza. Ujrzeliśmy przed sobą ogromne sztuczne jezioro, w którym odbijały się gwiazdy oraz szczyty palm i innych drzew otoczonych pięknymi ogrodami i rzędem elektrycznych świateł na krawędziach tamy. Poniżej zapory nasze oczy ujrzały olśniewające widowisko barwnych promieni skaczących na podobnych do gejzerów fontannach, przypominających liczne strumienie wylewającego się lśniącego atramentu. Oglądaliśmy cudownie błękitne wodospady, przykuwające wzrok czerwone katarakty, zielony i żółty pył wodny, strumienie jak strąby słonia, jakby miniaturę światowych targów w Chicago. Widok ten wyróżniał się nowoczesnością w tym starożytnym kraju ryżowych pól i prostego ludu, który zgotował nam tak serdeczne powitanie, iż obawiam się, że może nie starczyć mi sił, aby przywieźć Yogananda Dziego z powrotem do Ameryki. Kolejnym rzadkim przywilejem, jaki mnie spotkał, była przyjażdżka na słoniu. Yuvaraja zaprosił nas wczoraj do swego letniego pałacu, abyśmy doznali radości przyjażdżki na jednym z jego słoni, olbrzymim zwierzęciu. Wspiąłem się po drabinie przygotowanej do wejścia na hovdach, czyli siodło, które jest wyłożone jedwabną poduszką i wygląda jak kozioł powozu. Potem zaczęło się bujanie, podrzucanie, kołysanie i przechylanie w stronę parowu. I choć byłem zbyt przejęty, aby martwić się lub krzyczeć, kurczowo trzymałem się miłego życia. Południowe Indie, bogate w historyczne i archeologiczne pozostałości, są krainą o określonym i zarazem nieokreślonym uroku. Na północ od Mysuru leży największy stan Indii – Hyderabad, malowniczy płaskowyż przecięty potężną rzeką Godawari. Znajdują się tu szerokie, żyzne równiny, urocze Nilgiris, czyli góry błękitne, oraz inne regiony o nieurodzajnych wzgórzach wapiennych lub granitowych. Historia Hyderabadu to długa i barwna opowieść, która rozpoczęła się 3000 lat temu za panowania królów dynastii Anhra i obejmuje rządy hinduskich dynastii aż do 1294 roku, kiedy kraina ta przeszła w ręce kolejnych władców muzułmańskich, panujących w niej do dziś. Najbardziej oszałamiające okazy indyjskiej architektury, rzeźby i malarstwa znajdują się w Hyderabadzie, w starożytnych jaskiniach wyżłobionych w skale w Elurze i Adżancie. Ogromna monolityczna świątynia Kailasa w Elurze posiada rzeźbione figury bogów, ludzi i zwierząt o niezwykłych proporcjach, jak u Michała Anioła. Adżanta to miejsce 5 katedr i 25 klasztorów wykutych w skałach i podtrzymywanych przez potężne, pokryte freskami słupy, na których artyści i rzeźbiarze uwiecznili swój geniusz. Miasto Hyderabad uświetnia Uniwersytet Osmański oraz okazały meczet Mekka Masjid, który podczas modlitw może pomieścić tysiące muzułmanów. Stan Mysur również jest malowniczą, bajeczną krainą, położoną 3000 stóp nad poziomem morza, która obfituje w gęste tropikalne lasy zamieszkane przez dzikie słonie, żubry, niedźwiedzie, pantery i tygrysy. Dwa główne miasta stanu, Bangalore i Mysur, są czyste i atrakcyjne. Mają liczne parki i ogrody publiczne. Architektura i rzeźba hinduska
osiągnęły w Majsurze najwyższą doskonałość za czasów patronatu hinduskich królów pomiędzy XVIII a XV wiekiem przed Chrystusem. Świątynia w Belurze, XVIII-wieczne arcydzieło ukończone za panowania króla Vishnuvardhany, pozostaje niedoścignione pod względem dbałości o szczegóły i mnogości symboliki. Kamienne filary odnalezione w północnym Majsurze pochodzą z III wieku przed Chrystusem i pamiętają czasy króla Asioki, który zasiadł na tronie panującej wówczas dynastii Mauryów. Jego imperium obejmowało niemal całe współczesne Indie, Afganistan i Beludżystan. Ten wybitny władca, którego nawet zachodni historycy uznają za niezrównanego, pozostawił następujące mądre słowa wykute w kamiennym pomniku. Ten religijny napis został wykuty, aby nasi synowi i wnukowie nie uważali nowych podbojów za konieczne, aby nie sądzili, że podbój przy użyciu miecza zasługuje na miano podboju, aby nie widzieli w podboju nic więcej niż tylko zniszczenie i gwałt, aby nie uważali za prawdziwy podbój niczego oprócz podboju religii. Podbój taki ma wartość w tym i przyszłym świecie. Asioka był wnukiem srogiego władcy Chandragupty Maury, znanego Grekom jako Sandrokotus, który w młodości zerknął się z Aleksandrem Wielkim. Chandragupta zniszczył macedońskie posterunki pozostawione w Indiach, pokonał w Pendżabie atakującą armię grecką Seleukusa, a następnie przyjął na swym dworze w Patnie heleńskiego wysłannika Megastenesa. Greccy historycy i inni, którzy towarzyszyli Aleksandrowi w jego wyprawie do Indii, drobiazgowo zanotowali niezmiernie ciekawe historie. Dr. J.W. M. Grindel przetłumaczył relacje Ariana, Diodorosa, Plutarcha i geografa Strabona, aby rzucić promień światła na starożytne Indie. Podczas nieudanej inwazji Aleksandra najbardziej godnym podziwu było jego głębokie zainteresowanie hinduską filozofią oraz joginami i świętymi, których od czasu do czasu napotykał i których towarzystwa gorliwie szukał. Zaraz po przybyciu do Taksili w północnych Indiach ten grecki wojownik wysłał posłańca Onesikritosa, ucznia heleńskiej szkoły Diogenesa, aby sprowadził indyjskiego nauczyciela Dandamisa, wielkiego sannyasina z Taksili. Bądź pozdrowiony, o nauczycielu braminów, rzekł Onesikritos, odnalazłszy Dandamisa w jego leśnym schronieniu. Aleksander, syn potężnego boga Zeusa, będący najwyższym panem wszystkich ludzi, prosi cię, abyś do niego przybył. Jeżeli się podporządkujesz, nagrodzi cię hojnymi darami, lecz jeśli odmówisz, zetnie ci głowę. Jogin przyjął to groźnie brzmiące zaproszenie ze spokojem i nawet nie podniósł głowy ze swego łoża z liści. Ja również jestem synem Zeusa, jeśli jest nim Aleksander, odpowiedział, gdyż jestem zadowolony z tego, co mam. On natomiast wędruje bez żadnego pożytku ze swoimi ludźmi po morzach i lądach i nigdy nie zbliża się do kresu swych wędrówek. Idź i powiedz Aleksandrowi, że Bóg, najwyższy król, nigdy nie jest sprawcą zuchwałego zła, lecz stwórcą światła, pokoju, życia, wody, ludzkiego ciała i duszy. Przyjmuje on każdego człowieka, gdy wyzwala go śmierć, jeśli nie uległ chorobie grzechu. Tylko on jest Bogiem, któremu składam hołd. Brzydzi się rzezią i nie wszczyna żadnych wojen. Aleksander nie jest Bogiem, skoro musi zakosztować śmierci, kontynuował mędrzec z dyskretną wzgardą. Jak ktoś taki jak on może być panem świata, skoro jeszcze nie zasiadł na tronie
powszechnego wewnętrznego królestwa? Aleksander ani nie stąpił żywy do Hadesu, ani nie zna biegu słońca przez centralne regiony ziemi, a narody na jej krańcach nawet nie słyszały jego imienia. Po tej chłoście, z pewnością najostrzejszej spośród wszystkich, jakie kiedykolwiek przeznaczono dla uszu Pana Świata, mędrzec dodał ironicznie: jeśli obecne królestwo Aleksandra nie jest dla niego dostatecznie duże i nie zaspokaja jego pragnień, niechaj przekroczy on rzekę Ganges. Znajdzie tam kraj, który może pomieścić wszystkich jego ludzi, jeżeli kraina po tej stronie rzeki jest dla niego za mała. Wiedz jednak, że dary, które przyrzeka Aleksander i to, co ofiaruje, jest dla mnie zupełnie bezużyteczne. Rzeczami, które cenię, z których mam pożytek i które naprawdę mają dla mnie jakąś wartość, są te liście, które są moim domem, te kwitnące rośliny, które codziennie dostarczają mi jedzenia i woda, która jest moim napojem. Natomiast wszelkie inne przedmioty, gromadzone z pieczołowitością i niepokojem, stają się zgubne dla tych, którzy je zbierają. Powodują tylko smutek i utrapienie, dręczące każdego biednego śmiertelnika. Jeśli idzie o mnie, kładę się na leśnych liściach i nie mając niczego do pilnowania, zamykam oczy i spokojnie zasypiam. Ziemia dostarcza mi wszystkiego, podobnie jak matka daje mleko swemu dziecku. Idę, gdziekolwiek zechcę i nie mam żadnych trosk, którymi miałbym się obciążać. Choćby Aleksander ściął mi głowę, nie może zniszczyć mej duszy. Moja głowa, jak znoszona szata, spokojnie oddzieli się od ciała i spadnie na ziemię, z której została stworzona. Stanę się wtedy duchem i wstąpię do mojego Boga, który nas wszystkich zamknął w ciałach i umieścił na ziemi, aby przekonać się, czy będąc tu na dole, będziemy żyć w zgodzie z Jego przykazaniami i który w chwili naszego odejścia zażąda od nas wszystkich sprawozdania z naszego życia, gdyż jest On sędzią wszelkiej pychy i grzechu, a jęki uciśnionych staną się karą dla ciemiężyciela. Niechże więc Aleksander straszy swoimi groźbami tych, którzy pragną bogactw i boją się śmierci, gdyż przeciw nam oręż ten jest bezskuteczny. Bramini ani nie kochają złota, ani nie boją się śmierci. Idź więc i powiedz Aleksandrowi: Dandamis nie potrzebuje niczego, co jest twoje, i dlatego do ciebie nie przyjdzie. A jeśli chcesz coś od Dandamisa, to sam do niego przyjdź. Aleksander z wielką uwagą wysłuchał z ust Onesikritosa wiadomości od Jogina i poczuł tym większe pragnienie ujrzenia Dandamisa, który choć stary i nagi, był jedynym rywalem, w którym on, zwycięzca wielu narodów, znalazł silniejszego od siebie. Aleksander zaprosił do Taksili wielu bramińskich ascetów, znanych ze zręczności w formułowaniu zwięzłych i mądrych odpowiedzi na filozoficzne pytania. Relacje z takiej słownej potyczki przedstawia Plutarcha. Aleksander sam ułożył wszystkie pytania. Kogo jest więcej? Żywych czy umarłych? Żywych, bo umarłych nie ma. Gdzie żyje więcej zwierząt? Na morzu czy na ziemi? Na ziemi, gdyż morze jest tylko częścią lądu. Jakie zwierzę jest najbardziej przebiegłe? To, którego nie zna człowiek. Człowiek zawsze boi się nieznanego. Co było pierwsze, dzień czy noc? Dzień był pierwszy o jeden dzień. Odpowiedź ta zaskoczyła Aleksandra. Bramin dodał: niemożliwe pytania wymagają niemożliwych odpowiedzi. W jaki sposób człowiek może najlepiej zyskać sobie miłość innych? Człowiek będzie kochany,
jeśli mimo posiadania wielkiej siły nie będzie wzbudzał lęku. Jak człowiek może stać się Bogiem? Czyniąc to, co dla człowieka jest niemożliwe. Co jest silniejsze? Życie czy śmierć? Życie, ponieważ znosi tak wiele zła. Aleksandrowi udało się zabrać z Indii prawdziwego jogina jako nauczyciela. Był nim Swami Sfines, nazywany przez Greków Kalanosem, gdyż święty ten był wielbicielem Boga w osobie Kali i witał każdego, wypowiadając jej obdarzone pomyślnością imię. Kalanos towarzyszył Aleksandrowi do Persji. Pewnego z góry ustalonego dnia w Susie, w Persji, jogin ten, wszedłszy na stos pogrzebowy, na oczach całej macedońskiej armii porzucił swe starcze ciało. Historycy odnotowują zdumienie żołnierzy, gdy zaobserwowali, że jogin nie bał się ani bólu, ani śmierci i ani razu się nie poruszył, gdy pochłaniały go płomienie. Przed poddaniem się kremacji Kalanos uścisnął wszystkie bliskie mu osoby, lecz powstrzymał się od pożegnania z Aleksandrem. Hinduski mędrzec wspomniał tylko: zobaczę cię niebawem w Babilonie. Aleksander opuścił Persję i rok później zmarł w Babilonie. Słowa jego indyjskiego guru oznaczały, że będzie obecny przy Aleksandrze w życiu i podczas śmierci. Greccy historycy pozostawili nam wiele żywych, porywających obrazów hinduskiego społeczeństwa. Hinduskie prawo, opowiada Arian, chroni lud i ustanawia, że nikt w żadnych warunkach nie może być czyimś niewolnikiem, lecz każdy, ciesząc się wolnością, ma przestrzegać jednego prawa, które wszystkim przysługuje. Albowiem ci, którzy nie poznają, czym jest rządzenie ludźmi lub niewolnicze im służenie, będą najlepiej przygotowani do stawienia czoła wszelkim zmiennym kolejom losu. Inny tekst mówi: Indusi ani nie pożyczają pieniędzy na lichwę, ani nie wiedzą, jak je pożyczać. Wbrew powszechnym obyczajom jest, by Indus uczynił źle lub zła doświadczył. Dlatego nie spisują oni między sobą umów i nie wymagają poręczenia. Czytamy, że leczenie odbywało się prostymi, naturalnymi metodami. Lekarstwem jest raczej uregulowanie diety niż użycie medykamentów. Najczęstszymi środkami zaradczymi są oleje i maści. Wszystkie inne są uznawane w dużej mierze za szkodliwe. Uczestnictwo w wojnach było zastrzeżone tylko dla kszatriów, czyli kasty wojowników. Żaden wróg nie zbliży się do gospodarza na jego ziemi przy pracy, gdyż ludzie tej klasy uznawani są za dobroczyńców społeczeństwa i chronieni przed krzywdą. Wojna nie sieje więc niszczeń i ziemia rodzi obfite plony, dostarczając mieszkańcom tego, co potrzebne, aby wieść szczęśliwe życie. Cesarz Chandragupta, który w 305 roku przed Chrystusem pokonał Seleukosa, przywódcę wojsk Aleksandra, 7 lat później postanowił przekazać rządzenie krajem swojemu synowi. Potem udał się do południowych Indii i ostatnich 12 lat życia spędził jako pozbawiony pieniędzy asceta, szukając samourzeczywistnienia w skalnej jaskini w Śravanabelagoli, która obecnie jest czczona jako świątynia Mysuru. W pobliżu stoi największy posąg świata, wyrzeźbiony w olbrzymim bloku skalnym przez dżinnistów w 983 roku po Chrystusie na cześć świętego o imieniu Komatesvara. Świątynie, które wszędzie można napotkać w Mysurze, stale przypominają o wielu wielkich świętych południowych Indii. Jeden z tych mistrzów, Tajumanavar, pozostawił następujący ambitny wiersz. Możesz panować nad oszalałym słoniem.
zamknąć paszczę tygrysa lub niedźwiedzia. Możesz na lwie jeździć i bawić się z kobrą. Dzięki alchemii możesz wiązać koniec z końcem. Możesz po świecie wędrować nieznany i z bogów możesz czynić swych wasali. Możesz być wiecznie młody, chodzić po wodzie i w ogniu mieszkać. Lecz lepsze od tego i o wiele trudniejsze jest opanowanie umysłu. W pięknym i urodzajnym stanie Travancore, wysuniętym skrajnie na południe zakątku Indii, gdzie komunikacja odbywa się rzekami i kanałami, Maharadża co roku przyjmuje na siebie obowiązek odpokutowania za grzechy wojen i aneksję kilku państewek do Travancore. Przez 56 dni w roku Maharadża odwiedza świątynię 3 razy dziennie, aby wysłuchać wedyjskich hymnów i recytacji. Ceremonią pokuty kończy Lakshadipam, czyli rozświetlenie świątyni 100 tysiącami świateł. Wielki hinduski prawodawca Manu nakreślił obowiązki króla. Powinien być uprzejmy jak Indra, Pan Bogów. Ściągać podatki łagodnie i niedostrzegalnie, jak słońce pobiera parę z wody. Wchodzić w życie swych poddanych jak wiatr, który wieje wszędzie. Wymierzać wszystkim równo sprawiedliwość, jak Yama, Bóg śmierci. Wiązać przestępców pętami, jak Varuna, wedyjskie bóstwo nieba i wiatru. Sprawiać wszystkim przyjemność, jak księżyc. Niszczyć wszystkich wrogów, jak Bóg ognia. I wspierać wszystkich, jak bogini ziemia. W trakcie wojny król nie powinien walczyć trującym lub płonącym orężem. Nie może też zabijać słabych, niegotowych do walki, bezbronnych nieprzyjaciół, ani tych, którzy proszą o opiekę lub uciekają. Do wojny można się posunąć tylko w ostateczności. Okręg Madraski na południowo-wschodnim wybrzeżu Indii obejmuje płaski, rozległy teren miasta Madras, otoczonego przez morze oraz Kondiveram, złote miasto, stolicę dynastii Pallavów, której królowie rządzili w czasie pierwszych wieków ery chrześcijańskiej. We współczesnym okręgu madraskim pokojowe ideały Mahatmy Gandhiego odniosły wielkie sukcesy. Wszędzie można tu zobaczyć charakterystyczne białe czapki Gandhiego. Szczególnie na południu Mahatma wpłynął na przeprowadzenie wielu ważnych świątynnych reform związanych z niedotykalnymi oraz reform systemu kastowego. Początki systemu kastowego, który sformułował wielki prawodawca Manu, były godne podziwu. Manu dostrzegł wyraźnie, że zgodnie z naturalnym rozwojem ludzie dzielą się na 4 klasy. Na tych, którzy potrafią służyć społeczeństwu fizyczną pracą, śudrowie, na tych, co służą wkładem intelektualnym, zręcznością, uprawą roli, handlem, czyli ogólnie prowadzeniem interesów, Wajsiowie, na tych posiadających uzdolnienia administracyjne, kierownicze i obronne. To władcy i wojownicy, kszatriowie oraz tych, co posiadają usposobienie kontemplacyjne, są natchnieni duchowo i inspirują innych, bramini. Mahabharata stwierdza, ani urodzenie, ani obrzędy, ani studiowanie, ani pochodzenie nie decyduje o tym, czy ktoś jest dwukrotnie zrodzony. Bramin decydują o tym charakter i postępowanie. Manu pouczył społeczeństwo, aby okazywało szacunek wszystkim swym członkom,
w zależności od ich mądrości, cnót, wieku, pokrewieństwa i na końcu bogactwa. W wedyjskich Indiach zawsze gardzono bogactwem, jeśli było one gromadzone bezużytecznie lub nieprzekazywane na dobroczynne cele. Bogaci skąpcy zajmowali niską pozycję w społeczeństwie. Zgubne skutki systemu kastowego pojawiły się, gdy z biegiem stuleci skostniał on, przyjmując postać dziedzicznych kajdanów. Społeczni reformatorzy, tacy jak Gandhi i członkowie licznych towarzystw indyjskich, dokonują powolnego, lecz stałego postępu na drodze do przywrócenia starożytnych wartości kasty opartej wyłącznie na naturalnych cechach, a nie na urodzeniu. Każdy naród na ziemi posiada swoją charakterystyczną karmę, powodującą nieszczęścia. Musi sobie z nią radzić i odrobić ją. Indie ze swym wszechstronnym i odpornym duchem również dowiodą, że potrafią sprostać zadaniu zreformowania systemu kastowego. Południowe Indie tak oczarowały mnie i pana Uralta, że pragnęliśmy przedłużyć naszą idyllę. Jednak czas, ze swą odwieczną nieuprzejmością, odmówił nam tej przyjemności. Wkrótce miałem przemawiać na końcowym spotkaniu Indyjskiego Kongresu Filozoficznego na Uniwersytecie w Kalkucie. Pod koniec podróży do Majsuru miałem przyjemność rozmawiać z przewodniczącym Indyjskiej Akademii Nauk, Sir Saifei Ramanem. Ten wybitnie uzdolniony fizyk otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla za ważne odkrycie z zakresu dyfuzji światła, znane obecnie każdemu uczniowi zjawisko Ramana. Machając na pożegnanie tłumowi madraskich uczniów i przyjaciół, niechętnie wyruszyłem z panem Wrightem na północ. Po drodze zatrzymaliśmy się przed małą kaplicą poświęconą pamięci Sadasivy Brahmana, którego historia życia w XVIII wieku obfituje w cuda. Większa kaplica Sadasivy w Nerur, postawiona przez Radżę Pudukkottai, jest miejscem pielgrzymek, które było świadkiem licznych cudownych uzdrowień. Wśród obecnych mieszkańców wiosek południowych Indii nadal krąży wiele niezwykłych opowieści o Sadasivie, ukochanym i w pełni oświeconym mistrzu. Pewnego razu widziano, jak pogrążony w samadhi nad brzegiem rzeki Kaveri został uniesiony przez nagłą powódź. Po tygodniach odnaleziono go zagrzebanego głęboko pod grubą warstwą mułu. Gdy szufla wieśniaka uderzyła w jego ciało, święty podniósł się i szybko odszedł. Sadasiva nigdy się nie odzywał i nie nosił ubrań. Pewnego ranka ten nagi jogin bezceremonialnie wkroczył do namiotu mahometańskiego przywódcy. Jego kobiety wszczęły alarm. Natychmiast pojawił się wojownik, który z furią zaatakował Sadasivę mieczem i odciął mu ramię. Mistrz oddalił się obojętnie. Owładnięty wyrzutami sumienia mahometanin podniósł z ziemi odcięte ramię i poszedł za Sadasivą. Jogin spokojnie przyłożył ramię do krwawiącego kikuta. Gdy wojownik pokornie poprosił o jakąś duchową naukę, Sadasiva napisał palcem na piasku: nie czyń tego, co chcesz, a będziesz mógł czynić to, co ci się podoba. Mahometanin doświadczył umysłowego olśnienia i zrozumiał, że paradoksalna rada świętego wskazywała drogę do wolności duszy poprzez opanowanie ego. Kiedyś w obecności Sadasivy wiejskie dzieci wyraziły pragnienie ujrzenia religijnego święta odbywającego się w Madurze, mieście oddalonym o 150 mil. Jogin kazał dzieciom dotknąć jego ciała. I oto cała grupa została przeniesiona do Madury. Szczęśliwe dzieci spacerowały wśród tysięcy pielgrzymów.
Po kilku godzinach Jogin zabrał swych małych podopiecznych do domu za pomocą tego samego prostego środka transportu. Zdumieni rodzice słuchali żywych opowiadań o procesji z wizerunkami bóstw. Odkryli też, że kilkoro dzieci ma torebki ze słodyczami z Madury. Pewien sceptyczny młodzieniec szydził ze świętego i opowieści dzieci. Nazajutrz rano podszedł do Sadasivy. Mistrzu, powiedział z pogardą, dlaczego nie zabierzesz mnie na święto, jak to wczoraj uczyniłeś z innymi dziećmi? Sadasiva zgodził się. Chłopiec natychmiast znalazł się wśród tłumów dalekiego miasta. Lecz gdy chciał wracać, świętego nigdzie nie było. Zmęczony młodzieniec dostał się do domu starą i prozaiczną metodą pieszej lokomocji. Przypisy do rozdziału 41. Krishnaraja Sagar. To zapora przywodnej elektrowni, która oświetla miasto Mysore i dostarcza prądu dla wytwórni jedwabiu, mydła i olejku sandałowego. Pamiątki z drzewa sandałowego z Mysuru mają zachwycający zapach, który nie wietrzeje z upływem czasu. Lekkie nakucie drewna na nowo ożywia tę woń. Mysur szczyci się największymi pionierskimi przedsięwzięciami przemysłowymi w Indiach, takimi jak kopalnia złota w Kolar, mysurska cukrownia, ogromne huty stali i żelaza w Bhadravati oraz tania i sprawna kolej państwowa Mysuru, której sieć pokrywa 30 tysięcy mil kwadratowych stanu. Maharaja i Yuvaraja, którzy gościli mnie w Mysurze w 1935 roku, obaj niedawno zmarli. Syn Yuvaraja, obecny Maharaja, jest przedsiębiorczym władcą i do istniejących gałęzi przemysłu dodał fabrykę samolotów. Rzeka Ganges. Ani Aleksander, ani żaden z jego dowódców nigdy nie przekroczyli Gangesu. Spotkawszy się ze stanowczym oporem na północnym wschodzie, macedońska armia odmówiła dalszego marszu. Aleksander został zmuszony do opuszczenia Indii i kontynuowania podbojów w Persji. Manu. Manu jest powszechnym prawodawcą, nie tylko dla społeczeństwa hinduskiego, ale i całego świata. Wszystkie systemy rozsądnych przepisów społecznych i równej sprawiedliwości wzorują się na Manu. Nietzsche złożył mu hołd w następujących słowach. Nie znam żadnej książki, w której tyle delikatnych i miłych rzeczy pisze się o kobietach, co w Księdze Prawa Manu. Ci sędziwi starcy i święci byli bodaj niedoścignieni w swym zachowaniu pełnym galanterii. Dzieło to jest nieporównywalne i wyjątkowe. Nasycone jest szlachetnymi wartościami i przenika je poczucie doskonałości. Mówi ono tak dla życia i dla triumfalnego poczucia dobrobytu w odniesieniu do siebie samego i życia. Słońce jaśnieje nad całą tą księgą. System kastowy. Pierwotnie przynależność do jednej z czterech kast uzależniona była nie od urodzenia, lecz od naturalnych zdolności człowieka, które się objawiały w obranym przez niego celu życia. Podaje styczniowe wydanie magazynu East West z 1935 roku. Owym celem mogła być 1. Kama, pragnienie, aktywność życia zmysłów, stan siódry. 2. Arta, zysk, spełnianie, ale i opanowanie pragnień, stan Vaishyi. 3. Dharma, samodyscyplina, życie oparte na odpowiedzialności i właściwym działaniu, stan Kshatriyi. I 4. Moksha, wyzwolenie, życie duchowe i religijne nauczanie, stan Brahmina.
Te cztery kasty służą ludzkości. 1. Ciałem. 2. Umysłem. 3. Siłą woli. I 4. Duchem. Owe cztery stopnie mają swoje odpowiedniki w wiecznych gunach, czyli cechach natury, którymi są tamas, rajas i sattwa. Opór, aktywność i rozwój lub też masa, energia i inteligencja. Cztery naturalne kasty wyznaczane są przez guny. 1. Tamas, niewiedza. 2. Tamas rajas, połączenie niewiedzy i aktywności. 3. Rajas sattwa, połączenie słusznego działania i oświecenia. I 4. Sattwa, oświecenie. W ten oto sposób natura określiła kastę każdego człowieka poprzez przewagę w nim jednej z gun lub połączenie dwóch gun. Oczywiście, każdy człowiek posiada wszystkie trzy guny, choć w różnych proporcjach. Guru potrafi prawidłowo rozpoznać kastę danego człowieka, czyli jego ewolucyjny stopień. Do pewnego poziomu wszystkie rasy i narody przestrzegają w praktyce, jeśli nie w teorii, zasad kastowości. Tam, gdzie występuje nadmierna swoboda lub tak zwana wolność, szczególnie w małżeństwach między członkami dwóch skrajnie różnych kast naturalnych, populacja rasy maleje i stopniowo wymiera. Purana Samhita przyrównuje potomstwo zrodzone z takich związków do bezpłodnych mieszańców, takich jak muł, które nie mogą rozmnażać się w obrębie własnego gatunku. Sztuczne gatunki ostatecznie wymierają. Historia dostarcza dobitnych przykładów wielkich narodów, które nie mają już żyjących przedstawicieli. Wielcy myśliciele Indii uznają zalety systemu kastowego swego kraju jako środka zapobiegającego rozwiązłości, który zachował czystość rasy i przeprowadził ją bezpiecznie przez tysiąclecia, podczas gdy inne rasy odeszły w tym czasie w zapomnienie.